Kendall Nicole Jenner, amerykańska supermodelka i celebrytka. Od 2017 roku jest najlepiej zarabiającą modelką na świecie. Hej wszystkim, tutaj Lena. Dzisiaj przez cały dzień ćwiczę, trenuję, odżywiam się, jem jak Kendall Jenner, więc poczujmy się dzisiaj jak Kendall Jenner, przy okazji jak modelka Victoria's Secret. Przez cały dzień po prostu jem jak Kendall Jenner i ćwiczę, okej, nieważne. Będzie na pewno ciekawie. She prefers working out first thing in the morning, typical around 7 a.m. Pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj zrobimy tego ranka, będzie trening. Trening jak Kendall Jenner i nie jest to dosłownie ten trening, ponieważ ona ćwiczy na siłowni, ćwiczy ze swoim trenerem personalnym, ale jak na warunki domowe, wpisałam w internet, coś poszukałam jakichś treningów, to nie będzie jeden do jednego. Nie mamy też pewności, czy tak naprawdę jest. Ja myślę, że nie. Artykuł był już pisany bardzo dawno temu, te rzeczy mogły się pozmieniać, teraz może mieć inny trening. Kendall też dba o nawodnienie. Nie, będziemy pić dużo wody, uzupełnię sobie tą butelkę, a teraz przejdźmy do treningu. Skończyłam trening, był naprawdę krótki. Głównie to były treningi skupiające się na mięśniach brzucha. Około zeszło mi pół godziny. Trenuję mniej więcej godzinę, mniej niż godzinę. Zrobiłam te dwa pierwsze treningi na brzuch oraz ten jeden trening na nogi. Ja przez cały dzień inspiruję się artykułem, który jest o niej napisany. I też piszą, że Kendall woli trening oporowy niż taki od ćwiczeń aerobowych czy cardio, ale cardio też wykonuje. Na razie to koniec, pójdę się teraz umyć. Może nie, że bardzo się spociłam, bo te ćwiczenia były naprawdę powolne, ale jednak się czuję tak nieświeżo. Jest już po 10:00, ja się szybko umyję. Okej. Czas na śniadanie. Jej śniadanie przeważnie składa się z awokado i jajka oraz owsianki, czyli tak jakby dwa śniadania w jednym. Na śniadanie zrobimy właśnie awokado z jajkiem, toast chyba z awokado i jajkiem. Tutaj w tym artykule pisze, że breakfast usually consists of avocado over eggs or a bowl of oatmeal. Ej, to już też nie ma sensu. Inni jak nagrywali filmy, jedli i owsiankę i awokado. Dobra, zrobimy awokado i owsiankę, tak jak pisze w tym artykule. Mam truskawki, Kendall bardzo lubi z owoców truskawki, użyję też banana, tutaj mam już swoją masę guacamole na awokado z jajkiem, chleb z awokado i jajkiem.
A teraz czas na owsiankę. Powiem wam, że się najadłam. Jest już 12:20. Śniadanie dzisiaj zjadłam późno, ale to nieważne. Możliwość zjedzenia słonego, a potem słodkiego. Naprawdę spoko, polecam każdemu spróbować. Jako iż Kendall Jenner jest modelką Victoria's Secret, trzeba by się troszeczkę ogarnąć. Już się przebrałam. Tak, wiem, że w tym dzisiaj ćwiczyłam, ale ja się naprawdę w tym super czuję. Mam tusz do rzęs. Nigdy go nie używałam. Jest nawet jeszcze w folii. Pomalujmy sobie rzęsy. Pierwszy raz. Tak, po prostu. Nie umiem się malować. Mama, znam się. Ja rezygnuję z tego. Ja się cała uwaliłam, rozmazałam. Nałożę balsam do ust, ale na usta i przezroczysty żel do brwi. Outfit check. Luźne dresy z H&M-u, to są takie joggersy. Sportowa góra i mam stanik top z Ocean's Apart. Tak samo koszulkę z długim rękawem. To nie jest reklama, ja naprawdę tak chodzę często na co dzień w tych ubraniach, nie żartuję. I co, wychodzimy na miasto, muszę też dokupić parę rzeczy, muszę kupić parę rzeczy. Dzisiaj jest w ogóle Wielki Piątek. Post, 3 posiłki dziennie. Nic nie stoi na drodze, muszę kupić też macze i inne rzeczy. Niestety jak wyjdę na dwór, to mam las, nie miasto przed sobą, więc muszę dojechać tam autobusem. What are you doing? What are you doing? Myślałam, że gorzej pada, ale okazało się, że nie. Jest dobrze. Na sam początek pójdę do Lidla i zobaczymy, czy tam będzie matcha. Ludzie mówią, że ponoć jest. Niestety matchy nie było w Lidlu i byłam także w Dealsie. Tam również jej nie było, ale teraz idę do takiego Feniksa. Tam obok piekarni jest ponoć sklep ze zdrową żywnością, bio, organic i tak dalej. I tam powinna być. W końcu jestem w domu, słuchajcie. Kiedy wracałam już do domu, uciekł mi autobus. Byłam przygotowana, że przyjedzie na godzinę 14:59, a sobie przyjechał oczywiście wtedy, kiedy mi się bardzo śpieszyło, kilka minut wcześniej. Pojechałam innym autobusem i mnie tata wziął. Dziękuję ci, tato, bardzo, kocham cię. Udało mi się kupić matchę. Jej dzisiaj nie będziemy używać. Chyba Kendall Jenner nie pije tak regularnie matchy. Jest mi ona po prostu potrzebna. Zrobię wam mini haul. Moja mama chciała jakieś jajeczka. Kupiłam takie w Pepco jajeczka dekoracyjne. Matcha. Ja tą matchę kupiłam u siebie w jakimś, u siebie w mieście, w jakimś sklepie ze zdrową żywnością. Kosztowała ona 23 zł. Czy dużo, czy mało? Matcha jest ogółem droga. Superfoods. Matcha jest certyfikowanym składnikiem ekologicznym. Wartościowa i można ją dodawać do deserów, wypieków, koktajli. I nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła czegoś innego. I tu mamy brown rice chips i to jest o smaku śmietanki i cebuli. To jest naprawdę fajna opcja, zdrowsza niż jakieś chipsy. Taka przekąska jest naprawdę bardzo fajna. Będę testować. Nigdy nie jadłam, ale zobaczyłam jeszcze coś innego i musiałam kupić. To jest o smaku limonki i chili. I to są chyba chipsy z ciecierzycy. Chipsy czy tam chrupki, nieważne. Eat real. Kiedyś spróbuję. Okej, a teraz zabierzmy się za lunch, za obiad. O dziwo, to jest dobre.
For lunch, she typically eats brown rice with grilled chicken and veggies. She also enjoys high-calorie foods like fried chicken or pizza in moderation. W artykule jest napisane, że Kendall na lunch, czyli u nas na obiad, je zazwyczaj ryż brązowy z warzywami. Jest to przeważnie na przykład brokuł, groszek, marchewka, whatever. I kurczaka, ale już w innym artykule jest przepis na jej pastę, znaczy makaron z groszkiem. Her signature dinner that she could eat for every meal. Czyli mogłaby jeść to danie na każdy posiłek. Jeśli to jest jej ulubiony makaron, to po prostu zamiast jakiegoś nudnego kurczaka z ryżem zrobię to po prostu na obiad. Dlatego zrobiłam właśnie makaron z groszkiem. Bardzo prosty. Pisze, że I don't cook that much beside my standard egg avocados and toast breakfast. Kendall za często nie spędza czasu w kuchni, ale właśnie jak już robi, to robi sobie ten makaron z groszkiem. Ten makaron składa się z cebuli, czosnku, groszku, soku z cytryny, soli, pieprzu, parmezanu, makaronu. I tutaj jest dokładna nazwa, fettuccine. Nie wiem, jak to się czyta. Starałam się kupić podobny makaron. Ja niestety nie miałam sera parmezan, ale użyłam mozzarelli. Wiecie, dosoliłam, dopieprzyłam, dałam dużo soku z cytryny, żeby to miało jakiś smak. Jest dobry, tylko wkurzało mnie to, że jak jadłam, to ten groszek w ogóle nie chciał się załapać w tym makaronie. Chyba każdy wie, o co chodzi. W ciągu dnia, tak jak mówiłam, Kendall pije dużo wody. Ja też, więc z tym nie mam problemu. She drinks plenty of water and sometimes... Dobra, nieważne. Detox tea per day. Mniej więcej przed kolacją ja sobie zaparzę taką herbatę. Nie wiem dokładnie, jakie zioła czy herbaty pije Kendall, ale ja zaparzę sobie skrzyp polny. Kendall też lubi Twixy jako taka przekąska. Twix bar and Justin peanut butter cups. Ale dzisiaj jest post. Dzisiaj jest Wielki Piątek, więc 3 posiłki dziennie. Poza tym nie mam Twixa przy sobie. Gdzieś też wyczytałam, że ona jak nawet ogląda telewizję, czasami robi swój trening na brzuch. Póki jest jeszcze jasno, pójdziemy na spacer. Kendall lubi spędzać w sumie aktywnie czas. Poza tym dzisiaj padało i w końcu przestało, więc trzeba to wykorzystać. Powiem tak, ja nie wiem, co mnie wzięło, żeby robić jeszcze raz ten trening. Druga połowa to w ogóle mi się nie chciało. Ale jeżeli Kendall robi to w wolnym czasie, nawet jak ogląda telewizję, to ja stwierdziłam, że sobie puszczę muzykę i słucham Harry Styles. Tak, dokładnie tak. Muszę jeszcze się porozciągać, bo żeby nie mieć zakwasów na brzuchu. A teraz pójdę się myć i zaparzymy sobie zioła i zrobimy kolację. Kolacja będzie chyba najlepsza. Okej, na kolację zjemy pizzę. I nie jest to pizza ani zamówiona, ani robiona przeze mnie. Jest to kupiona pizza. Tutaj do mojego domu nie dowożą pizzy, a ja też nie chciałam się bawić w robienie własnego ciasta i tak dalej. Ja wiem, że to jest banalnie proste, ale już naprawdę wyszłam na prostą i po prostu kupiłam pizzę, ale takie kupione pizze są ubogie, więc od siebie dodam jeszcze więcej sera i pieczarek. Kupiłam jakąś pizzę z pieczarkami i Kendall sobie pozwala na pizzę, makarony, sushi. W artykule pisze, że w ciągu tygodnia wychodzi sobie raz, dwa właśnie na taką pizzę albo na coś innego. Niestety jest to pizza gotowa, mrożona. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to gorszy wybór. Już jest w ogóle dosyć późno, bo prawie 22. Ale to nic, ale to nic. Ja mam też swoje zioła, skrzyp polny piję.
ja już jestem po kolacji. Jeśli chodzi o pizzę, była okej, ale to nie była taka dobra pizza. Jak mam być szczera, tysiąc razy lepsza jest w pizzerii. 500 razy lepsza domowa. Jakby Lena, czego się spodziewałaś po mrożonej pizzy? Ale była okej. I tak wyglądał dzień jak Kendall Jenner. W tym artykule jeszcze było napisane, że w ciągu dnia podjada jakieś przekąski, takie jak hummus, warzywa, frytki, guacamole. To jest kilka z jej ulubionych. Po to, aby utrzymywać stały poziom cukru we krwi. Jest Wielki Piątek i tradycja jest taka, że je się 3 posiłki i wiadomo, nie jem mięsa. Ogranicza produkty mleczne po to, żeby zapobiec wypryskom. Obejmuje to żywność taką jak ser, mleko, lody, jogurt lub masło. Tutaj pisze, że je 2 razy w tygodniu mrożony jogurt, a pizza też jest z serem. Czy to ma sens? Nie wiem. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. Zamiana swojego stylu życia pod czyjś styl życia jest to takie mini wyzwanie. Dziękuję za poświęcony czas na oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Kocham Was naprawdę i pa pa!